Witajcie, Biblia na każdy dzień. Dzisiaj zamiast normalnego nagrania, zamiast rozważania o fragmencie Biblii, to muszę Was przeprosić i wyjaśnić. Miałem plan jeszcze kilka dni temu, że uda mi się nagrywać odcinki Biblia na każdy dzień w większej ilości. W lipcu mam kilka wyjazdów na obozy chrześcijańskie i nie tylko. Mam też wyjazdy rodzinne. No właśnie, liczyłem na to, że uda mi się nagrać więcej odcinków, aby był zapas. W przerwach między wyjazdami miałem w planie nagrywać, no właśnie, po kilka odcinków, aby przez cały tydzień one były publikowane. Niestety z powodu nadmiaru pracy, może nie nadmiaru, ale dużej ilości pracy, nie udało mi się tego zrobić w tym tygodniu. Wkrótce wyjeżdżam i dlatego też przepraszam, nie będą te odcinki ukazywały się, myślę, że przez lipiec, a może i gdzieś do połowy sierpnia. Zobaczę, jak ułoży mi się czas, ponieważ lipiec i sierpień to czas wypoczynku, ale też dla niektórych pracy. Współorganizuję jeden z obozów chrześcijańskich, to myślę, że wiecie, to wszystko wymaga przygotowań. Nie chciałbym nagrywać byle jakich filmików na temat Słowa Bożego, dlatego też uczciwie mówię, nie byłem w stanie przygotować ich więcej, przygotować ich w zapasie. Wystartowałem jeszcze z jednym projektem. Fragmenty biblijne, które publikowane są na TikToku, takie minutowe, czasami dwuminutowe wstawki, bardzo, bardzo krótkie. I też nie wiem, czy uda mi się to utrzymać podczas wyjazdów, ale będę próbował. Jeżeli uda mi się w jakiś dzień nagrać taki fragment, to umieszczę też go tutaj na YouTube w formie właśnie takiego krótkiego filmu. Na YouTube to się nazywa short, czyli taki bardzo, bardzo krótki film. Więc to może jedyne takie, no nie pocieszenie, bo to nie jest wielka tragedia, że nie nagrywam. I najważniejsze, abyście pamiętali o tym, że trzeba samemu czytać Słowo Boże, że trzeba poświęcać czas na to, aby być z Bogiem, słuchać Boga w Jego Słowie. Bóg przemawia do nas w niesamowity sposób przez swoje Słowo. Dlatego zachęcam do czytania Go, do poznawania, nie tylko intelektualnie, ale też do łączności z Bogiem. To jest bardzo ważne. Są różne metody czytania Słowa Bożego. Może na koniec podam jeszcze jedną. Są różne schematy, aby czytać kilka rozdziałów, aby czytać kilka wersetów dziennie. Mi się wydaje, że czasami można wrócić do prostego czytania Słowa Bożego, czyli otwieram Słowo Boże, idę po kolei. Na przykład zaczynamy Nowy Testament, zaczynamy Ewangelię, załóżmy Mateusza i czytam, dopóki Bóg nie dotknie mnie jakimś fragmentem. Szczególnie w Ewangeliach to się często zdarza, że Bóg dotyka nas. Co to znaczy, że Bóg dotknie nas? Pojawią się w nas jakieś uczucia. I oczywiście nie chodzi o to, abyśmy szukali tych uczuć, ale Bóg czasem przemawia przez te uczucia. Może się pojawić w nas miłość do Boga po przeczytaniu jakiegoś zdania, a może się w nas pojawić, no właśnie, inne uczucie. Czasami bunt, to też się może zdarzyć, ale może się pojawić uczucie choćby takie, że Bóg pokaże nam jakiś nasz grzech. Wtedy warto zatrzymać się w tym miejscu. Warto może nawet cały dzień myśleć o tym jednym zdaniu. Czasami może się okazać, że będziemy o tym myśleć kilka dni. Tu nie ma reguły. W relacjach z Bogiem staramy się wyznaczać jakieś ramy, szukamy jakichś technik, ale tak naprawdę Bóg przewyższa nas w tak wielki sposób, że czasami zwykle On się nam wymyka, ten Bóg. Chcemy Go zrozumieć, nie jesteśmy w stanie. Dlatego zachęcam do czytania Słowa Bożego, codziennej lektury. Ile tylko dacie rady spędzać czas nad czytaniem Słowa Bożego. I pamiętajmy, nie chodzi o ilość przeczytanych wersetów, ale o to, jak one zmieniają nasze życie na takie życie, którego Bóg oczekuje od nas, na takie życie, które mogłoby podobać się Bogu. Dziękuję, do usłyszenia, być może do zobaczenia gdzieś podczas tych wakacji.